Cześć! No jeszcze Emerald trzeba doprowadzić do końca. Już nie mogę w sumie do końca powiedzieć, że Greenwoodów, bo została ona jedna plus dwa kotki. One też się liczą, one też mogą być Greenwoodami. Od razu jak tutaj weszłam, to zauważyłam, że tutaj jest Plumbob i są headliny ogólnie włączone, więc coś na zapisie nowej serii musiałam po prostu gdzieś ustawić, przypadkowo, nie wiem. Ale niestety oczywiście gra nie robi tego, co powinna robić, czyli nie zapisuje ustawienia wieku na jeden zapis, tylko oczywiście to ustawienie wieku przeskoczyło mi na też ten tutaj, więc żeby już tego nie zmieniać w tej z powrotem, bo podejrzewam, że jak tutaj zmienię, to tam mi się zmieni znowu, żeby sobie nie komplikować życia, to po prostu wyłączyłam na razie starzenie się tutaj na tym zapisie. W ogóle koty nie miały ustawionej długości życia, dlatego one miały być tymi kociakami tam 14 dni czy ileś, no nie? No teraz pokazuję, że nigdy, ale ogólnie był jeden dzień tylko na tym bardzo krótkim życiu, znaczy nie tak bardzo krótkim, takim powiedzmy średniawym życiu, które mam teraz ustawione. Więc no, w tym odcinku one jeszcze będą kociaczkami, ale w następnym już pozwolimy im dorosnąć. I tak gdzieś, nie wiem, jak Emerald będzie brakować jeszcze tak z półtorej kariery, powiedzmy. Jak będzie, powiedzmy, na trzecim poziomie już przedostatniej kariery, to włączę to starzenie się, żeby, powiedzmy, że to jakoś tam w miarę chociaż wyrównać. Ona ma coś tutaj z Kenyatą, który jest starszy od niej sporo, ale chciała. Bardzo proszę, nie ma problemu. No i co, jest w karierze wojskowej na razie jeszcze, na trzecim poziomie. Potem jeszcze nas czekają dwie kolejne kariery. I będziemy się zastanawiać, co to będą za kariery. Ona ma jeszcze dzisiaj wolne, więc może zrobić jakieś rzeczy niezwiązane z pracą, które chciałaby zrobić. Na przykład pocałować kolegę po raz kolejny. No i trochę ogrodem można by było się zająć. Dobra, zaprosiła sobie tego typiarza. No, kotki jak się trzymają razem cały czas. Chodzą za sobą. No dobra, już nie. Pudi, pudi! No przyjechał w końcu. Oho! O, widzę, że on ją będzie całował, to bardzo dobrze, że nie wszystko ona musi robić. Mua. Ej! No nie, nie mów mu, że nie ma mózgu. Bo zaraz pójdzie. Weź go, kurde, przeproś. I bardzo proszę dotrzeć do gorących pocałunków w końcu. No właśnie z tym, że trzeba tyle tych interakcji zrobić, jest głupie to, że trochę się już kończą interakcje, a jak się powtarza interakcje, to oni źle reagują wtedy nudą, no nie? I w ogóle dostajesz powiadomienie, że ej, nie wybieraj ciągle tych samych interakcji, no jak mam to zrobić, jak kurde nie ma więcej. Jakby wiadomo, że można po prostu zrobić kilka i potem powtórzyć i wtedy to nie będzie szkodliwe, że tak powiem, ale no jednak trzeba zazwyczaj wykonać więcej tych interakcji niż ich jest. No, extremely irresistible, poproszę. Dziękuję. Bardzo proszę. Gorące pocałunki. No najgorętsze. Uwielbiam, jak to robią. No i masz tutaj łuchu? Gdzie łuchu? O, jest łuchu, dobrze. Idziemy. I znowu dwa cmoki, dobra. Dzisiaj jest taki typowy wolny dzień. Ona w ogóle nie myśli o pracy, tylko robi sobie jakieś takie rzeczy, które trzeba zrobić jak ogród. I umówiła się na randkę i fajnie. Mhm. No ona w wojsku pracuje, to musi mieć trochę siły, no nie? Aha, teraz ona jemu, no okej. Okay. Ojej. No możesz skończyć już tę randkę. Może weź go po prostu wyproś. Pa. W ogóle podobno powinno się mieć tyle kuwet, ile się ma kotów plus jeden. Czyli jak ma się jednego kota, to dobrze mieć dwie kuwety. Jak się ma dwa, to dobrze mieć trzy. I tak dalej, i tak dalej. Ona ma jedną. Może dla wygody tych kotków rzeczywiście by się zrobiło, no jeszcze chociaż z jedną, nie? Tutaj w przedpokoju można na przykład postawić. Myślę, czy jest jeszcze jakieś dobre miejsce na kuwetę. Kurczę, może na dworze, chociaż one na razie chyba nie mogą po schodach wchodzić. Więc na górze też im nie zrobię. Dobra, na razie niech mają dwie, jak są małe i robią małe kubki. A jak będą duże, będą robić większe kubki, to weźmie się jeszcze jedną kuwetę do ogrodu. Dobra, ty druga w nocy. Na siódmą do roboty. Co się zepsuło? Bez udziału Emerald.
Koty są w stanie coś zepsuć? Takie małe koty? Może drapaczkę, może o to chodzi, że drapaczka jest do wymiany. Ona tak ogólnie nie ma za dużo pieniędzy. Dobra, wypij sobie jakąś kawkę może. Co my tutaj mamy? Sojowe cappuccino z bitą śmietaną i białą czekoladą. Bita śmietana to jest bardzo zły pomysł przed pracą. Potrójne latte bananowe i po prostu cappuccino. Może po prostu cappuccino. Taki bezpieczny wybór. Musisz już co prawda jechać, ale jeszcze sobie wypij. O, lubią się siostrzyczki. A tu jest mamusia. Ale nie mają się w drzewie genealogicznym. To jest chyba niestety normalne przy tych adopcjach sąsiedzkich, że niby się rodzą jakieś koty w innych rodzinach, ale one właśnie drzewa genealogiczne mają zepsute i one są w zasadzie chyba kopiami po prostu tego dużego kota. No może nie tak dokładnie kopiami, no bo no tutaj nasze dziewczyny nie są identyczne dokładnie, ale no są bardzo podobne. Ojej. Tak jakby zrodzone tylko z DNA tego rodzica jednego. Ale jakieś takie wariacje mogą też być ze względu na umaszczenie, no nie? O nie, rachunki przyszły. No tak, w poniedziałek i czwartek przychodzą. O mój Boże, ona ma 3000 rachunków do zapłacenia? Ty lepiej awans dostań. Aha, no tak. Unika rozwoju. A jeszcze mam moda, który znacznie obniża nastrój przez te negatywne nastrójniki. Okej, dostała podwyżkę i nadal nie uważa, że jest to rozwój. Ale powinna dostać awans. No i fajnie. Ale do rachunków jeszcze jej sporo brakuje. No i jutro ma wolne znowu, Boże. Po co tyle dni wolnych oni mają? No ona zaraz tutaj padnie. Niech śpi, kurde, do 5 jutro. Znaczy okej, no wolny dzień jej się przyda do robienia umiejętności. Jakiś pies do nas przylazł i rozwalił nam wszystkie gazety. No dobrze. O jajku, jaki słodziaczek. Nawet ładny się wygenerował. Jaki pimpuś. Mogłaby też trochę posprzątać. Okej, będzie musiała się podlizywać szefowi trochę. Nawet na razie nie zna swojego szefa. Niech może zrobi sobie jogging na basen. Czy to jest jedyny basen tutaj? Bo to jest dosyć blisko niej. Raczej jedyny. Chyba na siłowni nie ma basenu. A czekaj, bo ty masz pieniądze. O, będzie na rachunki. Pływanie nie daje ci umiejętności sportowych? Czy mnie się coś pomyliło? No dobra, to biegnij z powrotem do domu. Czekaj, może naokoło się przebiegniesz. Najpierw tu, potem tu, żebyś nie miała głupich pomysłów, żeby się wracać. I teraz do domku. O tutaj. O, już nie może. Dobra, już się zmęczyła. Dobra, chcę zrobić ten gene splicing experiment, więc sobie to zrobimy na jakimś losowym nasionku, które znalazła w ogrodzie. Potem niech sobie porozmawia z kotkiem. Okej, potrzebuję 7 poziomu, żeby to zasadzić, ale wynalazła nasiono zakazanego owocu. Brzmi zachęcająco. Ona ma 6 poziom ogrodnictwa, więc już niedługo będzie mogła to zasadzić. No i już. Nie dość, że może to rzadkie nasiono sobie gdzieś tu zasadzić, to jeszcze to. Te wyzwania i nagrody za zrobienie tych wyzwań w umiejętnościach to jest bardzo fajna sprawa w Sims 3 w ogóle. I że takie statystyki też się naliczają. Rośliny nie będą umierać, jeśli będą zaniedbane. Widzę, że możemy większość sprzedać tych rzeczy, które ona nazbierała, bo jeszcze w lodówce jest dużo. To najlepiej by było pojechać do sklepu i sprzedać. Lubię to robić w taki sposób, ale to może nie o 1 w nocy. Jutro po pracy może tam pojedzie. Ta znowu o jakiejś chorej godzinie się kładzie. A potem śpi pół dnia i całą noc. O, teraz ma taki niebieski kubraczek. Jeszcze 1 poziom i zmieniamy pracę. Niech się podlizuje. Nie. Aha, że w nauce. No, I keep job. W nauce to ona już pracowała. Nadal nie ma tego szefa. Czekaj, nie idź do domu, tylko 682, to całkiem nieźle. Nie masz tam czegoś ważnego? Nie. Chyba, że te nasiona się będą do tego też liczyć? Ale nie sądzę. No, nasiona zostały. Pizza! No i jutro znowu wolne. Czy stać nas na to, żeby kupić maszynę do ćwiczeń za 750 co najmniej? Bo miejsce na nią się jakoś tam znajdzie. Może to być po prostu bieżnia. No to poćwiczmy. Kto tam chcesz, żeby... Aha, ona faworyzuje tego, te evil genius. Może czuję z nią po prostu jakieś takie podobieństwo. Niuchnij rączkę. W sumie pranie by dobrze było zrobić.
bo w sypialni już dawno nie ma miejsca w koszu i to w ogóle leży i śmierdzi. Także co robić w wolny dzień, jak nie pranie? I rozwiesimy sobie, już jest jesień w ogóle, ale jest 21 stopni, więc pranie można spokojnie suszyć, nie pada. Nie, żeby w ogóle pranie to obchodziło w tej grze, że pada śnieg albo że jest mróz, cokolwiek. Zawsze jest perfekcyjnie suche po jakimś czasie. Ujajku. Ujajku! Te łapki puchate, nie mogę. Rachuneczki znowu. A jej się maszyny do ćwiczeń zachciało, no i niestety, i tak by jej nie było stać. O, jakaś imprezka, może pójdziemy z Kenyatą? Już dawno się z nim nie widziała. No tak. No, chodź tutaj i idziemy. O, ale się akurat wstrzeliłam. Gdzie to jest? Bo żeby pójść tam z kimś, to muszę znaleźć, w którym miejscu to jest. Nie wpadłam nigdy na to, żeby na zdjęcie kliknąć tego Sima w powiadomieniu po prostu. Od razu mnie zabiera tam, gdzie jest impreza. A ja zawsze szukam po całej mapie. Co za debil. Ale po Chiki. O, tak musimy zrobić. Hello, czy ktoś tutaj jest w ogóle? Tu są ludzie. Baby plotkują. Koleś sam w łazience sobie stoi. I tyle. Ciekawie to lustro tutaj jest zrobione. Że specjalnie ściany są postawione, żeby takie lustro było potrójne. O, to jest jej kolega z pracy. Twój kolega był głodny. Widziałam chmurkę. Chyba właśnie idzie się poczęstować. A chciałam być miła dla niego i mu podać porcję. No super impreza, super. Jak wszystkie w Sims 3. A Kenyatta gdzie poszedł, to ja w ogóle nie wiem. Tu jest. Na telefonie się świetnie bawi. Nie mogę go zaprosić do piłkarzyków. Jest to rozczarowanie. Nie mogę go nawet zawołać. No to jedziemy do domu i zrobimy chyba barabara. Impreza się już skończyła. Okej, jednak idzie sobie. No w sumie już jest taka godzina, że ona też spać powinna iść. Znowu czasu nie pilnuje. Podobno do domu miałeś iść. A nie na czacie siedzieć u nas. I jeszcze zepsuł. No nie. Mhm. No teraz to już rozwalony jest na maksa ten drapak. No trochę się zanosi niby, że mógłby być awans dzisiaj. To by był już ostatni w tej karierze. Spróbujmy się podlizywać znowu, ale chyba się zbagowało i się szef żaden nie wygenerował. O, dobra, podniosła się ocena, to może jednak się wygenerował. O! No, jak tam? No jest! A na rachunki nadal jej nie stać. Znowu! No ale okej, możemy zmieniać pracę. Jutro znowu by miała wolne. No chciałabym ją teraz w biznesie zatrudnić, jako że ma rękę do interesów, że tak powiem. Ale tam też będzie miała praktycznie zawsze w weekend wolne. Więc tak czy siak będą 2 dni. Z drugiej strony, jak ona jest taką ekolożką, to nie wiem, czy by chciała pracować w korpo. W nauce to jeszcze spoko, bo się można przyczynić do ekologicznych rozwiązań. Wojsko, no to trochę jest inna sprawa w sumie. Jeśli bym, tak jak pisaliście, zatrudniła ją na sam koniec w medycynie, no to okej, w medycynie dużo się wyrzuca rzeczy i tak dalej, bo wszystko musi być sterylne i w ogóle, ale no jednocześnie to jest jednak bardzo potrzebna praca i ona ma kwalifikacje do tej pracy, więc też myślę, że nie miałaby nic przeciwko. No tak się zastanawiam. Mogłaby w edukacji ewentualnie trochę popracować. Z wojskiem i z sprawnością fizyczną to w policji. Ale na sport to obawiam się, że ona mogłaby być już za stara. Ona jest tutaj już po 30, to jest taki wiek, kiedy się odchodzi na emeryturę już w sporcie. No i polityka jeszcze. Kulinarna kariera. Wiadomo, że tam jeszcze muzyczna, przestępczość, ale te dwie to raczej chyba nie. Instrumentu żadnego nigdy nie dotknęła, a przestępczość, no to tak dopiero co w wojsku pracowała i przestępczość, tak... No okej, jak ma rękę do interesów, to przestępczość niby spoko, ale jakoś tak Emerald mi się nie kojarzy z kimś, kto by kradł. Za dużo już tych kradzieży w moich seriach z trójki. Więc chyba jednak będzie musiał być ten biznes, może zatrudni się tam, żeby dokonać jakichś zmian. Czemu nie? Ale to może nie będę teraz już jej wysyłać, toż możemy jutro rano, bez przesady. Niech se baba odpocznie trochę. Czy oni w trójce zawsze śpią w takiej dziwnej pozycji? Nie wygląda to wygodnie. O! Okej. Okay. Dawno się z Parkerem nie widziała. Czy on nadal mieszka tam, gdzie mieszkał? Czy tutaj Prudensy mieszkały? Nie chyba.
Teraz muszę się dowiedzieć, gdzie on jest. A tutaj. Nie w tym sąsiedztwie, ale dom na skraju się zgadza. Nawet się nie przebrała. No siema. Kopę lat. Tak, to jest zdecydowanie dom Prudensów. Na pewno się nie przenieśli. Dlaczego takie wielkie te pokoje? Czemu takie wielkie przestrzenie robi ten Maxis, no? Przecież można by było spokojnie zrobić 4 pokoje z tych 2 tutaj. No tak, oczywiście jak się do kogoś przychodzi, no to trzeba mu na kompie siedzieć, a nie z nim normalnie jakoś porozmawiać czy cokolwiek. Hej, Pansy. O, oboje są ambitni. Ale jednocześnie on nie ma pracy. No dobra, ostatnia interakcja, idziemy do domu spać. Jezu, ile czosnku mamy przez te znalezione nasiona. O, a skąd ona ma kwiat śmierci? A to ciekawe. Musimy zebrać wszystko i sprzedać. 478. Tak, będzie nas stać na rachunki. Jakiś bumble leaf ma. Mam nadzieję, że mamy jeszcze tę roślinę, bo nie chce mi się już tego teraz rozczłonkowywać. No i jak już tam jesteś, to proszę się zatrudnić w biznesie. No jeszcze może w dziennikarstwie. Do dziennikarstwa musiałaby się pisania nauczyć, a do biznesu charyzmy, więc tak czy siak nowa umiejętność tutaj wejdzie. No w sumie jak ona lubi z komputerem przebywać, w sumie ten urodzony sprzedawca to w zasadzie jest tylko związany z komisem, no nie? I ja sobie tylko tam dopowiadam różne rzeczy do tego. A w dziennikarstwie też trzeba umieć się sprzedać. No w sumie to dziennikarstwo to nie jest taki zły pomysł. Też oczywiście wolny weekend. Jak ją stać teraz na rachunki, to może się spokojnie przebranżowić. Po prostu ta robota w ogrodzie jej zajmuje tyle czasu, że nagle się robi druga w nocy. Bo już jest 10:30. No to czas na lekką zmianę wyglądu. Zapisałam jej naturalny kolor włosów, bo pomyślałam, że może ją zafarbuję. Bo tak szczerze mówiąc, to szczególnie z tą fryzurą, którą chyba wybiorę dla niej teraz, to ten jej oryginalny kolor mi się w ogóle nie podoba. Zresztą on nie wygląda jak naturalny kolor włosów, okej? Niech se ma coś takiego. Niech zaszaleje. Dziwnie jakoś się układają te dżinsy. To są dżinsy chyba z Diesla? I jakieś takie odcięcie jest między tą koszulą z podstawowej gry, ale ogólnie zestaw jest bardzo fajny, tylko jest takie odcięcie dziwne. Będziemy musieli chyba to przeżyć. Bo wiadomo, że prawie wszystkie dżinsy w Sims 3 to są biodruwy obrzydliwe, no nie? No powiem wam, że jak dla mnie całkiem hotuwa. Chciałam dać jej jakieś okulary, ale nie wyglądała zbyt dobrze. Trochę ma te włosy teraz jak Jada, jak sobie zrobiła tam jakieś takie z zielonym kiedyś dawno temu, no nie? Nie, z niebieskim one też były. To wstrętnie po prostu ściągnęła z siostry. Fryzurę sprzed 12 lat. Ej, właśnie ty. Ty masz siostrę. To może tak byś zadzwoniła do niej czy coś? Nie macie praktycznie w ogóle relacji, no ale wypada chyba czasami porozmawiać. Może z Sebastianem też sobie porozmawiaj. A po co ci podlewanie roślin, jak ty masz taki specjalny, cały system podlewania? Absolutnie nic, niczego nie musisz ręcznie podlewać. A w ogóle to trzeba naprawić. O nie, ale nas stać na rachunki. Kurde, no, zapomniałam o tym. Ile to było? 3033. To ja jej odejmę po prostu ten hajs. Usunę tego komornika, już to testing cheatsa wpiszę. W sumie to ona mogłaby sprzedać 2 rowery. Bo niepotrzebne jest jej tyle rowerów. Na pewno dziecięcy może sprzedać. A nie, to już nie ma dziecięcego. Chociaż tyle. Nie wiem, którego ona najczęściej używa, ale tego niebieskiego z wierzchu pewnie. Ten jest ładny, bordowy, może ten różowy sprzedam. Zawsze o 150 więcej. A ten drugi to może być tak na zapas. I ten podjaździk też można w zasadzie zlikwidować. Nie, panie komorniku. O, nie ma. O, no to fajnie, usunęłam komornika, jak nie istnieje. You can delete me, if I'm already gone. Ale jednak się pojawił, więc do widzenia. Spróbuję w pamięci to policzyć. Family, funds, Greenwood. 57 minus 33 to jest 24. Czyli powinna mieć 424. Tak? Tak. Wszystko się zgadza pięknie. Zapłaciliśmy rachunki, jakby ktoś pytał. Ty weź to pranie piękne, suche w ulewie. No to będzie tyle. Emerald tam je śniadanie, a ja zbliżyłam na naszą złą geniuszkę. W następnym odcinku dam tym kotkom dorosnąć. No bo rzeczywiście chyba akurat będzie taki moment, że Emerald będzie już na jakimś tam trzecim poziomie, powiedzmy, tej kariery.
koniec końców plot twist i jednak weszło dziennikarstwo, którego wcześniej w ogóle nie brałam pod uwagę, bo tak trochę w sumie zapomniałam, że jest taka kariera. Dziennikarstwo wydaje się takie trochę artystyczne, a Emerald nie do końca jest taką artystyczną duszą, ale mogłaby pisać artykuły naukowe na przykład, albo jakieś historie z wojska. Już na tyle ma dużo doświadczenia życiowego i pracowego, że jest o czym opowiadać. Może się w czymś tam specjalizować w tym dziennikarstwie. No na razie to jest roznosicielką gazet, więc to za jakiś czas. No to jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję, że musiałam. I widzimy się w następnym. Pa! And you can't leave me if I'm already gone. Well, something has kept me here too long, and now I'm gone.